Witam serdecznie na kanale. Ja jestem Arrakis, a to jest 26 odcinek z gry Final Fantasy XVI. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się poboczniakiem z plusikiem. Zapraszam do oglądania. Wychodzimy z naszej kwatery i musimy ogarnąć kilka spraw, zanim zabierzemy się za samo zadanie. Po pierwsze, nasza babeczka i uzupełnianie zapasów. Potrzebujemy mikstury lecznicze, gdyż trochę się z nich wypstrykaliśmy. Weźmiemy jeszcze tonik i lecimy teraz do tablicy ogłoszeniowej. Gdyż pojawiły się nowe potwory. Tak, mamy nowe, legendarne potwory do ogarnięcia. Sprawdźmy sobie, cóż to jest i gdzie to jest. Sekret. Choć minotaury od dawna zamieszkują górzyste rejony Rosarii, to dopiero niedawno zeszły ze wzgórz, by polować na bagnach otaczających zajazd Marty. Pośród nich jest osobnik, którego sam rozmiar sugeruje, że to ich wódz prowadzący stado na południe. Należy go powstrzymać, w przeciwnym wypadku zwierzoludy uniemożliwią dalszy rozwój zajazdu. Elegancko. No i Severian. Wyjątkowo agresywna odmiana Ech przebudziła się niedawno w ruinach upadłych niedaleko zajazdu Marty. Gdy ktokolwiek, uzbrojony lub nie, się doń zbliża, istota próbuje go spalić ogniem z dysz, który zmienił w popiół dużą część okolicznych terenów. Jedno z Ech, które łamacze klątw chętnie by uciszyli. No i elegancko mamy dwa potwory, które są w pobliżu zajazdu Marty. No i to cieszy. No i tak, teraz bujniemy się do naszego zadania. Jednakże w międzyczasie odwiedzimy Kowala. Cóż możemy zrobić? Możemy zrobić platynowy miecz, proszę bardzo. Jest lepszy od naszego. Pięknie. Możemy zrobić również platynowy pas, aczkolwiek spadną nam punkty życia. Nie, na razie odpuścimy. Tak samo za rękawia również odpuścimy. Lecimy. A nie. Moment. Się trochę rozpędziłem. Wzmocnienie, proszę bardzo. Możemy jeszcze podbić nasz platynowy miecz o jeden punkt. Elegancko. No i teraz możemy lecieć dalej. Pędzimy na dół. Dotarliśmy ewidentnie do ogrodu. To pasuje i mamy tutaj głównego botanika. Jedziemy. Sid, I know that when we came to the hideaway, we chose to let go of our past in order that we might focus on our future. We did. Nonetheless, I was wondering if, well, I know you are from Rosaria and I'm in need of someone with intimate knowledge of those lands. Apparently, the duchy is home to all manner of curative herbs found nowhere else in the realm. Among them is a flower called a Morganbeard that increases the potency of lesser medicines. I can't say that I've had much practice healing. My youth was spent in the Bailey. A shame. You see, the hideaway relies heavily upon medicines procured from afar. And when those shipments are late, well, it's our sick who suffer. If we could find this flower and learn to grow it here, we might save many lives.
However, as you are well aware, Imperial occupation has rendered the roads unsafe for those like me, untrained in the military arts. Now, I'm not asking the busiest man in the hideaway to drop everything and make the journey for me, but if you happen to be in the duchy on other business... Tell me of these Morganbeards, then. But of course. If my old tomes are to be believed, the flowers are bright yellow and as large as goblins' eyes. Oh, and they grow in the marshes of Sorrowise. If I am to propagate them here in the backyard, I will require several samples, preferably of blooms which have already gone to seed. And before I forget, I do seem to recall learning in the course of my research that their odor has the tendency to attract unsavory creatures. Nothing you cannot handle, though, I'm sure. Ustawiamy priorytet. No i lecimy, no i lecimy. A gdzie lecimy? A lecimy do zajazdu Marty. A to znaczy, że ogarniemy trzy rzeczy za jednym zamachem. Pasuje, pasuje. Najpierw zabieramy się za questa. Pędzimy ewidentnie na bagna. Całe szczęście mamy tutaj windę. Tak więc zaraz sobie zjedziemy na dół. No i cóż my tu mamy? Jak zwykle sporo wrogów, sporo znajdziek, ale lecimy od razu tam, gdzie prowadzi nas zadanie. Pędzimy tu i proszę bardzo, mamy... Mamy przeciwników, jedziemy! Elegancko. Elegancko. I cóż my tu możemy zrobić? Damy radę odciągnąć jakiegoś gada ze stada? No nie damy rady. Dobra, jedziemy. Yeah.
Pięknie. Grubasek pokonany. Zbieramy rośliny. Bright yellow. These are our Morgan beards, all right. Well, I've got something familiar about this scent. Okej, mamy 2 z 3. Elegancko, ale gdzie jest 3. kępka? Tu jest schowana. Elegancko, bierzemy. No i dobrze jest. I teraz tak, wzywamy Chocobo. Ja zaczynam szukać naszych legendarnych bestii, a jak je znajdę, to po prostu się będziemy widzieć. O, proszę bardzo, mamy pierwszego gada. Dobrze jest. Severian, pasuje. Pięknie! Mamy Severiana ubitego. To pasuje.
To pasuje, to naprawdę pasuje. O, i proszę bardzo, awans wjechał. Elegancko. Elektrum. I to nam było potrzebne. Pięknie. No i to, co nam teraz pozostaje, to bujnąć się do zajazdu Marty, uzupełnić zapasy. Tak, musimy nakupić eliksirów. A jak nakupimy eliksiry, to będziemy szukać drugiego potwora. Kolego, drogi, eliksiry. Dawaj eliksiry. No i dobrze jest. No i dobrze jest. I teraz bujniemy się. Bujniemy się gdzie? Może na te tereny? Tak, sprawdzimy te tereny. Jak tutaj nie będzie naszego potwora, to ogarniamy te tereny. Taki jest plan. Tak więc lecimy na mostek. Wzywamy zaraz Chocobo i rozpoczynamy poszukiwania. Oczywiście widzimy się w momencie, jak odnajdę naszego potwora. Elegancko, mamy go, mamy go. Dobrze jest, jest drugi potwór. Sekret, niech będzie i sekret. Go!
Mamy go! Z małymi trudnościami, ale udało się go pokonać. No niestety z tego wszystkiego trochę mi się klawiszologia popieprzyła, ale to nic. Ale to nic. Najważniejsze, że wróg jest pokonany. No i teraz na spokojnie, kulturalnie możemy wracać do kryjówki. No i tak, w pierwszej kolejności pobiegniemy do Blackthorna, gdyż mamy jedną bardzo, bardzo potrzebną rzecz i wytworzymy sobie nowe gadżety. Kolego drogi, weź mi stwórz pas smokobójczyni. Oczywiście, pięknie. Tutaj nie mamy jeszcze galaretowatej masy i szkarłatu. Okej. No to trudno się mówi. A czy my możemy wzmocnić te nasze nowe gadżety? No nie, nie możemy. No i dobra. Jest jak jest, inaczej nie będzie. Najważniejsze, że pas już mamy zrobiony. I to nas cieszy. Brykniemy się teraz do naszego głównego botanika. I zdamy mu questa. It is rare that we see you so often in the backyard, Sid. What brings you to the gardens? I found your flowers. Yes, yes, wonderful. These are almost identical to the plates in my tome. Did you have any trouble locating them? Finding them was the easy part, but it's odd. They remind me of my childhood somehow. I don't remember these flowers specifically, but you must have grown them in the castle garden. If the petals are meant to improve the effectiveness of medicines, it's possible that the court physicians grew them for the tinctures and treatments they made my brother. If the ducal healers were convinced of their properties, that is all the more reason to begin growing our own supply here. Oh, allow me to use some of the flowers you brought me to make something that might aid you on your travels. I need only a moment to extract the essence from the petals. And here we are. A phial of pure Morganbeard extract. A single drop added to any one of your restoratives will increase its potency. At least I hope it will. Zadanie ukończone. Pięknie. Punkty wjeżdżają. Fanty wjeżdżają. Skuteczność przedmiotów jednorazowych zwiększona. Proszę bardzo. Eliksirki będą nas lepiej uleczać. No to pięknie. Zdobyto fiolkę ekstraktu z brodawca, która od teraz zwiększy efektywność większości przedmiotów jednorazowych. Zarówno mikstury lecznicze, jak i silne mikstury lecznicze przywracają teraz więcej punktów zdrowia, zaś toniki siły kamiennej skóry i walecznego serca działają dłużej. Pięknie, tylko się cieszyć. No i dobra, cóż my możemy zrobić? Za fabułę nie ma się co zabierać już w tym odcinku, dlatego może ogarniemy sobie tego drugiego poboczniaka. Co prawda Revelation to nie będzie, aczkolwiek możemy ogarnąć, dlaczego by nie? Pytanie o... O mikstury, dokładnie, jak zwykle. Mikstur nigdy za wiele, a trochę żeśmy zużyli. Okej, mikstury uzupełnione. Tak więc brykniemy się teraz do
poboczniaka z wykrzyknikiem, standardowego, zwykłego poboczniaka. Jedziemy! Oh, Potter. Whatever am I to do now, Clive? About what? I've two dresses that need stitching, but I haven't got a scrap of linen. Those girls' rags are so threadbare. It's a wonder they don't fall to pieces. And we most certainly cannot have that. A certain amount of decorum must be maintained, even here at the Hideaway. You wouldn't want the poor things going without decent clothes now, would you? Of course not. What can I do to help? Oh, aren't you a dear? You see, I've paid for two bolts of cloth from the drapers in Northreach, blue and red. But they don't deliver, not to places that aren't on the map anyway, so I'll need someone to take this receipt and collect them. And you'd have this someone be me? I would. And don't let them fob you off with anything less than what I paid for. One bolt of blue and one of red. I expect them both. No i elegancko. Zaczynamy. Kawałek tkaniny, czyli standardowy quest. Idź, zdobądź i przynieś. No ale cóż, ogarniemy. Tak, żeby na spokojnie w przyszłym odcinku rozpocząć sobie ogarnianie fabuły. Co my musimy? Iść do sukienniczki. Gdzie ta łajza jest? Ta łajza jest gdzieś tu. O, proszę bardzo, jest i sukienniczka. Dobra, dawaj materiał. Might I interest you in some swan's down? Perhaps some seersucker or herringbone? Just some linen. Two bolts, already paid for in full. Apologies, my lord, but your items aren't here. They were due to arrive on a caravan from Bocklad, but there's been little traffic on the road these past few days. My mother thinks it might be bandits, but she always thinks it's bandits. It usually is. So I assume the caravan will be coming from the south. Yes, hopefully carrying all manner of spice and sundries. Wait, you aren't thinking of... Going to find it. That's exactly what I'm thinking. Oh. Well then, be safe. Okej, okay, be safe, a my wychodzimy z tej wioseczki. Wzywamy nasze czokobo. Chodź, ptaszulcu. I przy okazji pozbieramy sobie trochę fantów, jak już jedziemy ogarnąć temat materiału. Tutaj mamy też coś do zebrania. Standardowo wszystkich wrogów zeskipujemy, nie będziemy z nimi walczyć. Interesują nas tylko i wyłącznie bele z materiałem. No i bardzo fajnie, zbliżamy się do naszego questa. Zapewne to będzie ten karawan. Dobra, zsiadamy z ptakolca i dowiedzmy się, o co kaman, kolego, opowiadaj, jakie problemy cię trapią. If you're a bandit come to steal my stuff, you're going to be sorely disappointed. And all thanks to this fool. But it was you who stepped into my path. Only after that feather brain trampled me. I demand recompense, be it in coin or the items you carry. Refuse and I shall report you to the garrison and see you hanged. These goods are expected in Northreach. I mean, they're not mine to give away. You wouldn't happen to be on your way from Bocklad, would you? I am, but did someone from the market send you? Please, you have to help me. I can pay whatever you ask. So the fool has protection and coin too. Sorry, friend, but we'll be the ones taking it. Oi, killer! It's time to collect. On
told you not to call me that. And we'd have already collected if you hadn't insisted we'd put on this little act. Bandits! As I told one of your customers, it usually is. Let's get this over with. No dobra, mamy przeciwnika, atakuj, jedziemy! Oż ty dziadu jeden. Elegancko. Jedziemy. Pięknie. Pokonany. All right. You made your point. Killer my ass. Did he hurt you? No, thankfully. He seemed intent on letting the bandit do his dirty work for him, and he would have succeeded had the great lender not sent you. My shipment is safe, and my livelihood with it. You must allow me to reward you. We can speak of that once you're safe in Northreach. I'll accompany you there. So, you and my mother were right. It is always bandits. And were it not for the kindness of our free sword here, you'd be buying your order back from them at twice the price. Now, if you don't mind, I have a pressing appointment at the Vale before my return to Boklad. Farewell. Oh, I almost forgot. I suppose you'd be wanting your linen. You'll be happy to know both bolts arrived safely along with the rest of the delivery. I've also added a few extra lengths of our finest fabrics to the bundle. Free of charge. Are you sure? My mother would insist. It's the least we can do for the man who saved our shipment. How's that done then? Now it's back to Hortense with her cloth. Teraz możemy na spokojnie wrócić do naszej kryjówki. Lecimy. Clive, sorry again for sending you all that way. But you did get my order, didn't you? Don't worry. I have it. I believe this will more than satisfy your needs. Let's see here. One bolt of red, one bolt of blue. What's this? I don't recall ordering any silk or velvet or... Is this gold work? Krieger's ghost. If that devilet of a draper expects me to pay for these... You needn't worry on that score, Hortense. They were a gift. For services rendered. I can always return them if you like. Oh, no. Oh, there's no need to be hasty now, Clive. I'm sure I can put all three to good use.
Speaking of which one's most to your liking? I don't know. Haftowane czarne płótno, biały jedwab z kontynentu, drogi czerwony jedwab. Który materiał najbardziej ci się podoba? A niech będzie drogi czerwony jedwab, tak. Lećmy po bogatości. I suppose. I've a mind to give a piece to Jill. Did you know she's quite the little seamstress? I know needlecraft was amongst her lessons at the castle. Her lessons? Oh, that's right. The two of you were raised together in Rosalith, weren't you? Not quite together, but when my father put down the uprising in the Northern Territories, Jill was taken as a ward to ensure that her father, the Silvermane, would keep the peace. She's an honest-to-goodness princess then, isn't she? I could tell, you know. Some people just have that air about them. Not many round here, mind. I'd offer to sew her something that might better suit her station. But she'd most likely turn me down, as she always does. Tell me not to waste the fabric when it's better used on the children. Don't take it the wrong way. She certainly seems to be attached to the last outfit you made her. Oh, sometimes I think she never takes it off. Or perhaps she'll make something for herself with your gift. Either way, I'm sure she won't turn it down. We'll see, I suppose. Ukończono zadanie. Pięknie, punkty wjechały. Fanty wjechały. Bujniemy się jeszcze do jednej panienki, a mianowicie tak, tutaj do tej oto kobietki. I wysłuchamy szeptu darczyńcy. Możemy odebrać kolejną rzecz, czyli medalion kleryka plus jeden. Pięknie. I tym oto przemiłym akcentem praktycznie zakończyliśmy nasz dzisiejszy odcinek. Pobiegniemy tylko w miejsce, gdzie będziemy mieli ładny widoczek, na przykład tu. I tak, to jest bardzo dobre miejsce, bardzo miłe miejsce na to, żeby zakończyć nasz dzisiejszy odcinek. Moi drodzy, wielkie dzięki za to, że dotrwaliście do końca. Wielkie dzięki za to, że gramy tutaj wspólnie razem. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Tymczasem trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!